różaniec, diabłu wkładamy kaganiec. Różaniec, różaniec, w piekło urządzą strzelaniec. Różaniec, różaniec. Dlaczego różaniec? To jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego różaniec? Bo kiedy go tak zadam na głos, to się zastanawiam. Wiecie, przez wiele, wiele lat mojego życia nie ceniłem tej modlitwy. Nie sięgałem do tej modlitwy. Pamiętam, lata temu przeczytałem na jednym z plakatów cytat z Jana Pawła II. Różaniec jest moją ulubioną modlitwą. I przez lata nie potrafiłem ogarnąć. Jak to możliwe? Tak trudna, tak długa, tak monotonna. Wszystko mówiło na nie. Nawet po moim nawróceniu. To była ostatnia modlitwa, po którą chciałem sięgnąć. A prawda mojego życia jest taka, że gdyby nie ta modlitwa, że gdyby nie ta modlitwa wielu osób, ale przede wszystkim mojej mamy, która dziesiątki, dziesiątek, setki, tysiące, ciężko zliczyć, tyle różańców odmówionych w mojej intencji o nawrócenie syna. I po latach mama może się radować. Mama z Matką Bożą mogą się radować, że ten, który był umarły, znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Właśnie przez Maryję. Mam to odciśnięte w sercu, że to wstawiennictwo Matki Bożej przyprowadziło mnie do odkrycia, kim jest Jezus, kim jest Bóg Ojciec, kim jest Duch Święty, kim jestem ja, jaka jest moja tożsamość, czyim synem jestem, że jestem synem Króla Wszechświata. To przez Matkę Maryję, jestem o tym przekonany. Dziś mogę powiedzieć, naprawdę, wzruszę chyba się, jak o tym pomyślę, jak to wypowiem. Różaniec jest moją ulubioną modlitwą. Chwała Panu. Kochani, zachęcam Was do tego, żeby subskrybować kanał Wyrwani z Niewoli, żeby udostępniać na przykład różaniec online, który chłopaki prowadzą, Bogu dzięki, na Facebookach, na Instagramach, gdziekolwiek jesteście i możecie podzielić się swoim świadectwem wiary, bo ostatecznie w internecie możemy podzielić się swoim świadectwem wiary. Nie zawsze to jest proste, nie zawsze nam się chce, ale zachęcam Was do tego, żeby właśnie tak było. No a przede wszystkim módlcie się na różańcu.